Dzień dobry. Dzień dobry. Beata Brandz-Gorgosz, Śląska TV. Nie wiem, ilu z nas będzie płakało, a ja na pewno, ale w tym roku kolejny fantastyczny tydzień kultury beskidzkiej, który zawsze odbywa się na przestrzeni, na przełomie lipca i sierpnia, będzie miał miejsce, jakże, ale głównie w internecie. Dobrze, że mamy łącza online. Oczywiście będą towarzyszyły temu także różne inne wydarzenia, ale nie w takiej skali, jak do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni każdego innego dnia. Polecam wobec tego Państwu. Plusem tego jest ta sytuacja, że będzie to mógł zobaczyć, posłuchać, obejrzeć każdy w każdym zakątku kuli ziemskiej. A czy warto poświęcić czas na posłuchanie muzyki, która oddaje styl życia górali, ich miłości, nadzieje, rozterki. Opisuje codzienną, trudną pracę w polu, opisuje, jak powiedziałam, bieżące życie. Czy warto? Dam Państwu na moment namiastkę. Szumi jawor, szumi i szumi osika. Nigdy nie zaginie góralsko muzyka. Góralsko muzyka i góralski grani nigdy nie zaginie w Beskidach śpiewani. Moi drodzy, muzyka góralska bez słuchaczy nie byłaby niczym, ale też słuchacze nie wiedzieliby, co tracą, nie słuchając tego rodzaju muzyki. Do zobaczenia na tegorocznym Tygodniu Kultury Beskidzkiej.